Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i to co zadziało się na W57 stwierdziłem, że wymaga dodatkowego odcinka. Mamy w tym momencie już minutę do północy tylko i wyłącznie, więc może ja od razu wam to pokażę, żeby tutaj nie przegapić. Wleciał w ogóle odcinek dzisiaj w nocy, to chyba wleci jakoś z rana, może tam o 10 ustawię, może na 12, zobaczymy jeszcze. No ale w każdym razie wleciał w nocy odcinek, zapis live'a, który trwał tam łącznie około 4 godziny. Ja z tego zrobiłem skrót, który trwa niecałą godzinę, polecam sobie obejrzeć. Pokazywałem, co się w ogóle działo na tym serwerze od pierwszego levela do właśnie 28, czyli tak jak nam się udało wbić. No ale to co muszę wam pokazać, to jest Universe, który wbił tutaj pierwszego dnia serwera. Tak jak mówię, mamy jeszcze minutę do północy, tu jeszcze wszystko porobione, żeby wam udowodnić, no a ręki wam nie pokażę, bo jesteśmy na warcie. No ale tak jak mówię, jeszcze trwa ten pierwszy dzień. O, teraz już jest chyba północ dokładnie. Teraz już mamy nowy kalendarz, zaświecił nam się ABW i tak dalej, no ale tak jak mówię, Universe pierwszego dnia tego serwera wbił 62 level, to jest moim zdaniem wow, to jest chyba najlepsza odpowiedź na to, czy ten łowca demonów faktycznie jest broken, czy też nie jest broken. No i chyba jest, chyba nie ma co się oszukiwać, że jest, no bo jednak jeszcze nikt nigdy nie pokonał tej bariery, powiedzmy, 50 levela pierwszego dnia, zazwyczaj to był tam drugi dzień, ewentualnie trzeci, no a tutaj mamy 62 level. Nie wiem co powiedzieć, szczerze mówiąc, jest to dla mnie ogromny szok, jest to dla mnie wow, straszne, no bo jednak, no nie wiem, no pierwszego dnia coś takiego zrobić, wiadomo, że to masa grzybów na tam klikanie lochów na jak na praktycznie znikomych procentach i tak dalej, praktycznie zerowych może bardziej, no ale mimo wszystko, tak jak widzicie, tutaj mamy Melendeza 40 level, mamy tam jakieś 30 level, 39 zwiadowca, no a tutaj przebił tą barierę 62 levela, co za tym idzie w ogóle. Udało mi się, muszę oczywiście odblokować ten event epicki, sorry, w ogóle już jest późno, mówię, jestem po 4-godzinnym live'ie, no i miałem w ogóle tego podsumowania nie nagrywać z racji tego, że wyleciało właśnie to prawie godzinny ten skrót, powiedzmy, z live'a, no ale że coś takiego się wydarzyło, to stwierdziłem, że warto będzie wam to pokazać. No i mówię, no nikomu jeszcze nigdy się nie udało tej bariery 50 levela przebić, wiadomo, od 50 levela mamy aktywny weekend epicki, więc w zasadzie się tutaj tylko przebieramy, cyk cyk, zbrojownia, gabinet magii. No i możemy dalej lecieć z tymi lochami tak w kółko i tak w kółko, a on przebił już tą barierę pierwszego dnia, więc no jestem pod ogromnym wrażeniem, no i tak jak mówię, no to jest chyba odpowiedź, że ten łowca faktycznie jest totalnie broken, jeżeli chodzi o ten buff, o to jak on został zreworkowany i tak dalej, i tak dalej. Nie ma wbrew pozorom tak dużo w tym top 30 tych łowców, no trochę jest, wiadomo, ale jednak ta topka, powiedzmy, że się w miarę przemieszała, no mamy tutaj różne levele, możecie sobie sami ogarnąć co i jak, nie będę wam tutaj jakoś bardzo mówił, no tu już wiadomo, że dużo osób ma również gemiki w tych swoich itemkach, więc to też pomaga. My tymi gemami będziemy się tam bawić jutro i będziemy dalej cisnąć. No nam się udało wbić 28 level i tam troszkę, nie jest to chyba zły wynik, jak do tego doszło i tak dalej, to tak jak mówię, macie w tym wczorajszym filmie, a w zasadzie w nocnym filmie skrótowym. Jest oczywiście ode mnie kodzik na ten serwer, jeżeli jeszcze nie macie 20 levela i nie użyliście żadnego, to możecie sobie używać, ja tutaj już go używałem, to tak tylko przypominam. No i co? I tak naprawdę tyle, nie? Odnośnie tutaj jak wygląda nasza postać, no to wszystko i tak już widzieliście w poprzednim filmie, tak to się generalnie prezentuje, tak więc raczej nie ma tutaj więcej wam co pokazywać. No wygrał ten awatar, to w ogóle jeszcze też myślę, że się odniosę do tego, bo na streamie coś tam śmieszkowaliśmy i tak dalej. Dostałem chyba z 20 minut po 16 informację, że właśnie ten awatar wygrał. Byłem trochę zdziwiony, myślałem, że wygra ork, bo dużo osób głosowało na tego orka. Nie wiem, czy tam jakiś troll wjechał, czy jakieś boty na to głosowanie, czy coś, no nie mi to oceniać, nie mam pojęcia. W każdym razie jeszcze to sprawdzili, dopiero tam chyba 16:40 potwierdzili, że faktycznie ten awatar wygrał i jego mi ustawili. Natomiast tutaj pytanie do was, bo oczywiście tamte awatarki również nam pozostały do użytku, że tak powiem. No i możecie napisać również w komentarzach, jaki awatar byśmy mogli sobie użyć na pozostałych kontach. W sensie tak, na W50 chyba użyję właśnie tego elfa, no on jest kurde śmieszny, nie? No nie jest wybitny. Jest taki pulchniutki, śmieszny, no ale użyjemy go sobie, bo myślę, że on pasuje dość do maga. Jeżeli chodzi o awatar tego orka, no to użyjemy go
właśnie tutaj na wojowniku, no bo ten org jednak pasuje do tego wojownika, wydaje mi się. Natomiast jeżeli chodzi o zabójcę, to tutaj właśnie nie mam pojęcia. No i chyba użyjemy tego demona, nie? Bo demon nam tylko zostaje bez żadnego tam użytku, że tak powiem. No to żeby nie był taki smutny czy coś, no to użyjemy sobie, myślę, że na tym zabójcy demona. Nie bardzo do zabójcy pasuje demon, no ale raczej tak to będzie wyglądać. W przyszłym tygodniu mi tam podmienią, ale dajcie znać. Możecie pisać w komentarzach, czy coś takiego wam pasuje, czy może coś innego byście wybrali na tego zabójcę, no i jak tam generalnie uważacie. Dobra, więc tak jak mówię, tak to tutaj w skrócie wygląda. Tu jeszcze wam mogę pokazać tą topkę. No już jesteśmy po północy, no ale tu wiadomo, o, Universe chyba leci dalej, bo miał 6-2, jak się nie mylę, także już tutaj ciśnie. No śmiesznie, śmiesznie, nie? Ciekaw jestem, jak to będzie dalej wyglądać, no ale wygląda na to, że łowca demonów w obecnej formie jest totalnie broken. Twierdzę mam, no dużo osób, tutaj jak widzimy 200, prawie 60, więc tu jakby nie ma co się dziwić, no bo jednak no zdobyć twierdzę pierwszego dnia to nie jest jakiś tam super wyczyn. No i pupilków, o, tu widzę, że coś zbugowane jest, a tu mi się chyba z innego serwera z W50, ale nie, no pupilków oczywiście jeszcze nikt nie ma, podziemi tak samo, nie, tu się zbugował ranking, o, teraz już jest ok. No i dobra, i tak to generalnie jeżeli chodzi o tego naszego łowcę wygląda. 28 level pierwszego dnia, chyba nie źle, szczerze że mówiąc, wydawało mi się, że będzie gorzej, no a tutaj poszło w miarę ok, no ale wiadomo, można by było oczywiście po tutaj zbudowaniu tej kopalni klejnotu wymienić wszystkie itemki, jakbyśmy mieli oczywiście odpowiednią ilość golda, no ale tutaj golda można było farmić z innych ludzi, można było, nie wiem, nawet z gryfa farmić, bo tak pewnie robią co niektórzy, powymieniać sobie itemki na takie, które mają tylko dziury. O, tu widzimy, że fajne rękawice mi się trafiły, to sobie je kupię, w sumie tam golda to czemu nie, bo i tak będę musiał te itemki powymieniać potem, powsadzać w nie klejnoty, no i oczywiście sobie polecieć tutaj dalej. Tak moglibyśmy zrobić już w zasadzie dzisiaj, czyli tego pierwszego dnia powiedzmy, no ale tak jak mówię, mało było golda, już mi mało awki zostało, no i nie chciałem za bardzo kombinować, a za jakieś, nie wiem, kupowanie gryfa czy coś, no to już jest bardzo, bardzo kosztowne, no ale jak widzimy, niektóre osoby by się na to decydują. No i u niektórych osób wygląda to właśnie tak, jak wygląda, jeżeli chodzi o ten level, nie? No bo tutaj jak ktoś wbił powiedzmy ponad 30, bo 30 to jeszcze zrozumiem, ale taki właśnie 35 w górę, no to jednak tu już zdecydowanie musiał ten gryf pójść w ruch, musiało pójść jakieś farmienie golda z innych, no i zdecydowanie bardzo, bardzo duża ilość grzybów. I tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że taki spokojniejszy odcinek wam się podobał. Nie miałem go nagrywać w ogóle, nie był w planach, że tak powiem, więc troszeczkę spontaniczny, ale króciutki, więc mam nadzieję, że komuś tam umiliłem. No i co, będziemy dzisiaj drugiego dnia lecieć tutaj dalej, jeżeli chodzi o tego naszego Demon Huntera, no i zobaczymy, co drugiego dnia na streamkach nam się uda wycisnąć i może po raz kolejny z tego streamka postaram się zrobić taki skrót, dzięki czemu po prostu kto nie był na streamku, kto tam nie lubi Twitcha czy coś, to będzie mógł sobie obejrzeć na YouTubie, ale to jeszcze wszystko zobaczymy. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, zostawiajcie kciuka w górę, w ogóle nie powiedziałem wam na początku, już trudno, powiem wam teraz, zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem, zostawiajcie suba z dzwonem, zostawiajcie komentarze, co wy o tym wszystkim myślicie, co myślicie o tym, że wygrał ten awatar w ogóle, bo tam już wasze opinie na streamie poznałem, ale na YouTubie może będą troszkę inne, chociaż niektóre, no i tak jak mówię, który awatarek według was gdzie ustawić, no ja wstępnie, tak jak wam powiedziałem, tu planuję tego elfa, tu orka, no i tutaj tego demona. No ale to jeszcze możecie pisać. I chyba tyle, nie? Tak jak mówię, sub dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, kciuk w górę, pamiętajcie, piszcie komentarze, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!